Kolejna pauza w trasie wypadła nam w sumie po raz drugi w Vitoria Gasteiz. Byliśmy tutaj jakieś 2 lata temu i postanowiliśmy sobie troszkę przypomnieć to miasteczko. Makijaż zrobiony, kiecka ubrana, więc lecimy do centrum. Jakieś 3 km z miejsca, w którym zostawiliśmy ciężarówkę. Vitoria Gasteiz to stolica kraju Basków i mimo, że nie ma w niej dostępu do Zatoki Biskajskiej jak w San Sebastian, więc nie wygrzejemy się na plaży, to i tak ma mnóstwo do zaoferowania. Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się nie załapali na kolejną imprezę. Południowcy lubią imprezować, więc o to nie trudno. I tym razem mamy piękny pokaz tańca flamenco z tradycyjnymi pieśniami na żywo. Naprawdę świetna sprawa. Wstąpiliśmy także do sklepu z różnorakimi bibelotami świątecznymi, czy takimi japońskimi, i znalazło się tam mnóstwo rzeczy z Pokémon i innymi tego typu rzeczami, które bardzo lubimy. No niestety nic nam w oko nie wpadło, więc ruszyliśmy dalej. Najbardziej wyróżniającym się parkiem Vitorii jest La Florida, w samym sercu miasta. Jego układ jest wyraźnie inspirowany XIX-wiecznymi ogrodami francuskimi, skrętymi alejkami, romantycznymi skupiskami drzew liściastych i iglastych i elementami rustykalnymi. La Florida ściśle odwzorowuje ten model i może poszczycić się pełnym repertuarem jego charakterystycznych cech. Roślinność jest tutaj bardzo zróżnicowana i obfituje w drzewa iglaste, takie jak cedry libańskie i sekwoje, a także w kasztanowce, wierzby i wiele innych okazów. Istnieje aż 95 różnych gatunków drzew, a na szczególną uwagę zasługuje 100-letni orzech osiągający wysokość 30 metrów. Miasto Vitoria Gasteiz, zasłużone pod koniec XII wieku, stanowi dziś przykład wzorowego projektu urbanistycznego. Ta baskijska stolica zachowała średniowieczną starówkę, gdzie znaleźć można niezliczone miejsca urzekające tradycyjnym klimatem, jak choćby Plaza de la Virgen Blanca oraz budynki historyczne z katedrą Santa Maria na czele. Vitoria Gasteiz była także zieloną stolicą Europy w 2012 roku. Po solidnym spacerku zgłodnieliśmy, więc wybraliśmy się na hiszpańskie tapas. Z lady wybraliśmy mini kanapeczki zarówno na zimno, jak i na ciepło, popy z kurczaka z sosem musztardowo-majonezowym, krokiety z sera koziego i ich hiszpańskie patatas bravas, czyli chrupiące ziemniaczki pokrojone w kostkę z sosami. Zjedliśmy wszystko ze smakiem i szczęśliwi powolutku wróciliśmy do ciężarówki. Jeszcze tylko szybki prysznic i można iść spać, by o północy lecieć dalej. Kierunek Portugalia. Pa!